Maja Komorowska w Sejnach. Witam bardzo serdecznie Państwa na sejneńskich rozmowach. No i trudno mi sobie było wyobrazić lepszego gościa na te rozmowy, które są o życiu, o tym, jak czynić dobro w tych trudnych czasach, jak sobie dawać radę w rzeczywistości, która nas otacza. To są rozmowy, które zainicjowaliśmy tragedią śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i staramy się po prostu być blisko, razem, w rozmowie szczerej, bezpośredniej z ważnymi dla nas ludźmi. Maja Komorowska, jej nie muszę akurat dużo przedstawiać. Pozostanie z nami i jako aktorka teatralna. Zaczynała w Teatrze 13 Rzędów, a potem w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. To są lata 60. Opole i Wrocław. Do dzisiaj była profesorką Akademii Teatralnej. Pracuje dalej w teatrze. Niedawno widzieliśmy z Małgosią jej Becketa, wspaniały monodram Szczęśliwych Dni, grane w Warszawie, no ale dla bardzo wielu z nas jest też aktorką filmową, aktorką Krzysztofa Zanussiego, te jego pierwsze filmy, pamiętacie Państwo, Życie rodzinne za ścianą, rok 1970. I aż pod Cwał Krzysztofa Zanussiego towarzyszyła w najważniejszych jego filmach, grała, ale była przecież aktorką Andrzeja Wajdy, pamiętamy ją jako Rachelę w Weselu. A dzisiaj jak po raz pierwszy pokazywaliśmy Mai Krasnogródę, to sobie pomyślałem, że mamy pannę z Wilka u nas. I tej roli też nie zapomnimy. No, można powiedzieć o kinie moralnego niepokoju, którego była bardzo ważną postacią, ale myślę, że w ogóle generalnie wszystko, co robi w kulturze i w sztuce, to są najważniejsze pytania moralne, najważniejsze debaty, dyskusje związane z naszym życiem duchowym i z pytaniami moralnymi, które stawiamy. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy w naszych sejneńskich rozmowach gościć Maję Komorowską. Dziękujemy, że przybyłaś bardzo. Posiadaj. Ja stoję zazwyczaj, bo chcę was widzieć dobrze, a jak siedzę, to tak, to was dobrze nie widzę. Kochani moi, czy teraz, bo chcę odległość zrozumieć, czy tak jest dobrze, czy tak dalej? Może tak? Tak, prawda? Tak, nie. Tak, dobrze. Zawsze zabieram ze sobą różne teczki. Moje teczki są bezpieczne. Słowo teczka się kojarzy. Nie najlepiej. I muszę powiedzieć, że tak zabieram różne rzeczy, bo nigdy nie wiem do końca, co będę chciała mówić. Myślę, że to jest tak, że bardzo wierzę, zwłaszcza w takim miejscu, że gdzieś przeskakuje, że wy macie wpływ na mnie, ja na was w każdym razie chciałabym mieć i że gdzieś pewne rzeczy się stają, pewnych rzeczy trudno wymyśleć. Na przykład przyszło mi do głowy coś, co w ogóle nie miałam zamiaru powiedzieć, ale widocznie dobrze jest powiedzieć. Taka anegdota mi się przypomniała, że starsi ludzie wchodzą po schodach i zatrzymali się na półpiętrze i mąż pyta żony: kochanie, czy my wchodzimy, czy schodzimy? Więc mnie się po prostu wydaje, że tak sobie nawet napisałam, że
że dobrze jest, mimo że się schodzi, czasami mieć poczucie, że się trochę wchodzi, trochę podfruwa. I napisałam sobie, że trzeba dbać o swoje skrzydła. I to na początku. Odpoczywajcie teraz. Ja tak, ta książka, która tu jest, to jest dla mnie ważna sprawa, bo ta książka jest dzięki ludziom, nie dzięki ministerstwu, które na mnie nie łoży pieniędzy. W związku z tym znaleźli się ludzie, dzięki którym już dwa ostatnie wydania są, no dzięki prywatnym sponsorom. Także jestem strasznie wdzięczna tym ludziom. W tej książce jest właściwie od Grotowskiego do Lupy, do Krystiana Lupy, ale jest też jeden rozdział prywatny. Dobra, głośność ciągle jeszcze. Jak będzie coś źle, to mówcie, dobrze? Jak ja się opadnę. W którym napisałam taki rozdział prywatny po śmierci mojego brata bliźniaka. Myślę, że nie wiem, czy bym dziś go napisała. Może dobrze było, że pojechałam do Lasek, to jest taki zakład dla niewidomych. Tam są siostry franciszkanki od krzyża i tam jeździłam od dziecka z moją matką. Nie wiedziałam wtedy, że ksiądz Tadeusz Fedorowicz będzie moim wujem, bo był wujem mojego męża, ale wtedy nie wiedziałam, że Jerzy Tyszkiewicz będzie moim mężem. Ostatni okres, bardzo dużo ludzi żegnamy. Ja bardzo dużo ludzi pożegnałam, a brat bliźniak to jest trochę tak, jakby jedną nogą człowiek już był gdzie indziej. I dzisiaj rozmawialiśmy, prawie taka absurdalna myśl mi przyszła do głowy od pewnego czasu, że jeżeli bratu się udało przeżyć śmierć, to mnie się też uda. Ale wiecie, przeżyć, bo coś takiego jest, że kiedy to daleko jest, no to my wiemy, co nas czeka oczywiście, ale zupełnie inaczej jest, kiedy ktoś, z kim się rodziłam, z kim byłam razem w brzuchu, prawda, odchodzi. Przedtem mąż, przedtem młodsza siostra. Więc jakby się zrobiło pusto i chciałam parę wam przeczytać. A to nie ta teczka, to ta teczka. Zaczyna się Miłoszem. Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach. Czerwone skrzydło wstawało. Jeszcze noc i zając nagle przebiegł tuż przed nami, a jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno. Dziś już nie żyją ni zając, ani ten, co go wskazywał. Miłości moja, gdzież są, dokąd idą, błysk ręki, linia biegu, szelest gród, nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. Wszystko już właściwie powiedziałam. Kiedy dostałyśmy propozycję do pisania drugiej części pejzażu, wydało mi się to bardzo trudne, prawie niemożliwe, bo miałam poczucie, że mówiłam już o tym, co dotyczy mojej pracy, trochę życia, 31 dni maja, pytania, które się nie kończą, rozmowy z Sobolewskim, Tadeuszem, no i oczywiście pejzaż. Wtedy była tylko pierwsza część. Dopiero zmiana perspektywy, śmierć Piotra, mojego brata bliźniaka, śmierć w noc zmartwychwstania, stała się powodem, dla którego próbuję sprecyzować, co teraz jest dla mnie ważne, co powinno być ważne. Chciałoby się, żeby cierpienie bliskich, nasze cierpienie, nie było daremne, żeby mogło z niego popłynąć jakieś dobro, żeby to cierpienie zaowocowało i żeby się dało zaprząc do życia. Pytania, które stoją przede mną, głównie dotyczą życia, mniej teatru, mniej sztuki. Szukanie odpowiedzi stało się pilne
No, bo czas jest ograniczony, a przez to staje się intensywny. Zbliżam się teraz do moich 80 urodzin, już mam 81 sama. Poczucie, że połowa mnie odeszła, związanie naszego losu wspólnym urodzeniem, teraz rozerwane śmiercią jednego z nas, budzi niepokój, czy dobrze wypełnię czas, który pozostał. Pierwszą konfrontacją o wypadku, który miał wpływ na moje życie, nie będę opowiadała, proszę się nie bać, tylko o samym fakcie. Pierwszą konfrontacją z sytuacją graniczną było zaatakowanie mnie przed laty w windzie i pewne poważne konsekwencje tego. Stanęło mi przed oczami całe moje życie, ale nie to, co zrobiłam dobrego, tylko to, co było złe. To, co wtedy sobie uświadomiłam, miało wpływ na całe moje późniejsze życie. Zobaczyłam, ile spraw jest ważnych, niezałatwionych, komu nie zdążyłam podziękować, kogo przeprosić. W tym czasie, który nastąpił, dużo zmieniłam, ale ciągle nie dość, nie tyle, ile bym chciała. Pewnie nigdy do końca nie da się wszystkiego uporządkować. Poraża mnie czasami, że niektóre nasze działania, ich skutki są absolutnie nieodwracalne i że z tym trzeba będzie żyć do końca. Ale może to staranie jest ważne, a teraz zbliżając się do 81 lat, nie mam już czasu na odkładanie tego, co nazywam porządkowaniem. Teraz odpuszczam. Pusto się robi, nie tylko w laskach. Zabrakło już w pejzażu życia tak wielu ważnych dla mnie ludzi. Miałam taki sen, aleja, niekończąca się aleja starych drzew. Korowód ludzi odchodzi ode mnie coraz dalej i dalej. Widzę niknące postacie, rozpoznaję w tłumie tylko niektóre z nich. Jest ich coraz więcej. Idą przemieszani bez względu na życiowe role, na urodziny i daty śmierci. Idą moi bliscy, moi mistrzowie i ci, których słowo znaczyło. Nie widzą mnie, a ja stoję u wejścia alei, na progu, z półotwartą, pustą walizką. Wychylona ku nim, ale jeszcze tu. Poczucie, że trzeba iść. Obudziłam się, pomyślałam, no tak, to jest jedyna podróż, w którą nie zabiera się bagażu. W każdym razie takiego z walizką. Od czasu do czasu w tym rozdziale wchodzą teksty, wiersze. Znowu Miłosz, mały fragment. Pytasz mnie, jak się modlić do kogoś, kogo nie ma. Tyle wiem, że modlitwa buduje most z aksamitu, po którym idziemy, podlatując jak na trampolinie nad krajobrazy koloru dojrzałego złota. Ten most prowadzi na brzeg odwrócenia. Litania odchodzących jest długa. Ta litania się nie kończy. Czasem wracają obrazy, czasem jakieś wspomnienia. Wszystko jest w porządku, wytrzymujecie, tak? Takie trzy obrazy. Piotr, mój brat, w oknie mieszkania na pierwszym piętrze na Kazimierzowskiej żegnał mnie zawsze uniesioną ręką. Teraz żegna mnie jego żona Ewa. Fruwam na żyrandolu. Wszystko jest do kochania, gamoniu. Można kochać włosy, skórę, kości. Monolog o miłości, Jerzy Jarocki. Niezwykła praca z nimi, starą kobietą Różewicza. Styczniowy słoneczny dzień. U szewca Kamińskiego na Nowym Świecie drzwi się otwierają i wchodzi z rozmachem Władysław Bartoszewski. Niesie w ręku trzewiki, jak nazwał swoje buty. Trzeba je naprawić, bo mam dużo biegania, dużo spraw. To było dokładnie 3 miesiące przed jego śmiercią i moja pamięć biegnie z nim, a on, mazowiecki i gromada internowanych, jak chłopcy biegną wzdłuż ogrodzenia
z kolczastych drutów w Jaworzu, w obozie internowanych, żeby nas odprowadzić. To był stan wojenny. Przyjechałam do nich z Przemkiem Burchardem, też nie żyje. Przywieźć im potrzebne rzeczy, jakieś lekarstwa, jedzenie. A dziś w Laskach, 20 maja, w domu przyjaciół synowie Mazowieckiego i ksiądz Sławek prowadzą spotkanie, czy dialog jest możliwy. Z ekranu patrzy Tadeusz Mazowiecki. Tak mi jakoś niespokojnie na duszy, Iwaszkiewicz. Jak jaskółce przed odlotem, albo jak bocianowi. Pamiętam, u nas kiedyś na wsi przyleciało nagle pod wieczór 14 bocianów na podwórze. Siadły na dachach, na drzewach, nie mogły się zdecydować, jeden spychał drugiego. A kiedy wreszcie usiadły, podniosły dzioby do góry, poczęły klekotać nazajutrz o świcie, poleciały. Kiedy się zbudziłem, już ich nie było. To było takie ćwiczenie przed odlotem. Mam wielką ochotę poklekotać trochę. No nawet nie trochę, ale bardzo. Zdaje mi się, że umiałbym wszystko wyrazić tym klekotaniem i tęsknotę, i niepokój, i strach. Trzeba zaklekotać i odlecieć. Stawisko. Wieczór poświęcony filmowej adaptacji Serenite Jarosława Iwaszkiewicza, reżyserii Krystyny Bogusławskiej. Mżył deszcz, pokój jadalny u Iwaszkiewiczów wypełniony przyjaciółmi, znajomymi, tymi, których Michał, mąż Krysi, i to miejsce przyciągnęło. Czytałam wtedy ulubiony jego fragment o odlocie bocianów. Michał tak bardzo chciał, żeby właśnie tu pokazać Serenitę. Umarł 3 dni potem. 19 marca, a tego już nie będę czytała, opuszczam, bo tak bym przeczytała wam wszystko. Jeszcze parę linijek o Komorów, nasze dzieciństwo. To, że Komorów bardzo często mi nie wierzą, że to nie ma nic wspólnego z moim nazwiskiem. Tam mieszkał mój wuj, myśmy tam po długiej włóczędze zamieszkali. Mój ojciec się urodził na Litwie, w Skorbiszkach. I no, gdyby się czasy nie zmieniły, to bylibyśmy tam. No ale dzieciństwo spędziłam w Komorowie. Nie pamiętam, czy miałam 5 lat, czy 6. W 1939 roku, ja się urodziłam w 1937, 1939, znaczy koniec właśnie, 1938, grudzień, 24 grudzień. Mój ojciec gasił bomby na Brystolu, a myśmy siedzieli w piwnicy. Właśnie niedawno była wydana książka o Brystolu i poproszono mnie, żeby powiedzieć parę słów. Ile razy przejeżdżam koło Brystolu, to sobie myślę o moim ojcu. Komorów, dzieciństwo, wspólne zabawy z Wojtkiem Młynarskim, jego siostrą Basią, ich matka Magdalena, ciotka Maria Kaczurbina, dwie małe kuzynki, Kropka, Kasia. Atmosfera domu Zdziechowskich. Zdziechowscy to babcia, dziadkowie Wojtka. Przedstawienia, Henryk Szatkowski przy fortepianie, datki do kapelusza. Nie zapomnę, jak tańczyłam, rozkwitały pęki białych róż. A teraz szpital na Barskiej, ten sam oddział, ta sama sala. Najpierw umiera Wojtek, a potem na tym samym łóżku Piotr. Rehabilitacja, jeżeli ktoś nie czytał, to bardzo namawiam. W tych dniach po śmierci właśnie Piotra podarowała mi synowa. Czytałam je jednym tchem, te książki. Dużo mi dały i żałowałam, że tak późno je przeczytałam. One nie są tylko dla uzależnionych od alkoholu. One są dla uzależnionych od życia, tak to nazwałam. Poruszyła mnie niezwykła praca Wiktora Osiatyńskiego nad sobą. Każdego dnia zapisywał, za co może być wdzięczny. No to są te sposoby.
zapamiętałam takie zdanie, które zacytował, że trudno jest zmienić myśli, ale można zmienić czyny, a za czynami idą myśli. Jego ufność, że można poprawić przemyślenia, odwaga życia, to potwierdziło moją wiarę, że w gruncie rzeczy od nas zależy, kim się stajemy. Wiedziałam, że Wiktor jest chory, bałam się przeszkadzać, ale chciałam mu podziękować. Zadzwoniłam, no nie zdążyłam. Ewa Wojdyło, jego żona, powiedziała, że właśnie stracił przytomność. Boże, Boże, użycz mi pogody ducha. To jak pamiętacie, jest teolog amerykański, socjolog religii napisał, a Wiktor przywołał te słowa w swojej książce. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Właśnie. Mi się wydaje, że właściwie na tym można by zacząć i skończyć. Tu jest wszystko. W alei ze snu mam takie poczucie, że taką pewność chyba, że póki żyjemy, no to miejsce dla mnie, to co zrobiliście tutaj, to że się spotykacie, te zdjęcia, to wszystko, to po prostu no, naprawdę przerasta mnie, to coś jest niezwykłego i tak dziękuję, że mnie zaprosiliście, że chociaż na króciutko dziś od 5 zaczęłam dzień, jutro znowu o 5, bo muszę być w Warszawie o 12, ale rzeczywiście obiecałam sobie, że dojadę do was, żeby pobyć tu trochę. Myślę, że obowiązkiem, póki człowiek żyje, to jest taka sztafeta, prawda? To jest przypominać o ludziach, którzy odchodzą. No i to jest taka moja lista, ale już jest teraz dużo większa, ale wtedy taka była. Chcę ich przywołać. W alei ze snu niknął też ci, z którymi pracowałam w ciągu ostatnich lat. Odeszło wielu. Erwin Akser, Ewa Starowiejska, Tadeusz Konwicki, Tadeusz Różewicz, Andrzej Łapicki, Edward Żebrowski, Waldemar Dziki, Gustaw Rutkiewicz, Gustaw Holubek, Andrzej Wajda. Ciągle trudno uwierzyć, że już ich z nami nie ma. I trudno na to odchodzenie się przygotować. Kiedy pisałam jeszcze pejzaż, to jeszcze żył Zygmunt Molik. To jeden, już nas zostało bardzo mało, 3-4 osoby z Teatru Grotowskiego. Oczywiście nie mogę zapomnieć Danuśki Szaflarskiej, ta jej radość życia. Zagarniała młodych i zarażała ich niezmąconą pogodą. W tych dniach pomiędzy pisaniem w Laskach o ludziach, których już nie ma, oddaniem książki, umarł Wiesio Michnikowski, z którym pracowałam, grałam w Teatrze Współczesnym, między innymi w Wizycie Starszej Pani, tyle lat wspólnej pracy. Władysław Kowalski, z którym u Lupy grałam, wspaniały aktor i człowiek. Zbyszek Kosiński, Jerzy Jedlicki, Miecugow, Janusz Głowacki, Wojciech Pokora. Wiłkomirska. I ostatnio znowu cała grupa taka odeszła i między innymi Zuzia Łapicka. Ale przypomina mi się też, tego nie zamierzałam mówić, ale moja mama zawsze mi mówiła, że strasznie umęczył wieczne odpoczynki, że już tych ludzi w grupy układa, już żeby... Ja robię to samo, słuchajcie, i tak sobie czasami myślę, że tak tutaj mama, tata, ojciec, tutaj inna grupa, tu ci, którzy ostatnio umarli. Ale tego już jest tyle, że ja teraz czasami mówię, nie, słowo honoru, że nie będę mówiła, tylko za wszystkich. To przypomina mi się zabawa z moim bratem bliźniakiem. Jak skakaliśmy w Komorowie, były wysokie schody, ja się bardzo bałam, a musieliśmy skoczyć, no to nie było wyjścia. Piotr mówił, Maja, musisz skoczyć. No to ja, tak mówiliśmy sobie, słowo honoru, że skoczę. I tak skakaliśmy z tych najwyższych, później coraz niższych. I czasami tak sobie myślę, no już przecież... No, za tych, którzy bardzo potrzebują, za tych, którzy teraz umierają, za tych, bo ta lista jest, czasami tak robię, że jak jadę pociągiem albo w tramwaju, to tak myślę sobie, o to teraz mówię, to wieczorem nie będę musiała mówić. Wszystko się powtarza.
Tak, właśnie. Bo teraz znowu jest cała ten mój Skórzyński, taki, który wydawało się socjolog, który wydawało się, że on będzie po prostu żył zawsze. Nie wiem. Te spotkania. Ostatnio bardzo dużo, znaczy dość dużo odmówiłam. Znaczy bardzo dużo nie, ale takie może najważniejsze w Teatrze u Krysi i w Teatrze Narodowym. I czasami się zastanawiam, czy słusznie robię, ale od pewnego czasu gram tego Becketa, który jest opisany w książce Szczęśliwe Dni. Premiera była 20 lat temu. Gramy teraz dwa razy w miesiącu. Ostatnio 7 miesięcy, czy nawet więcej nie graliśmy, bo był remont, prawie rok. I mimo wszystko z Wiesiem Komasą we Współczesnym, to historia Sary Bernard, 14 lat temu premiera była. No ale to są takie sztuki, które mówią właśnie o tym jakby losie, o tym trwaniu za wszelką cenę, o podnoszeniu głowy, tak jak Winnie, prawda, w Szczęśliwych Dniach mówi opuszczać i podnosić głowę. Mówi o tym, że przemijanie jest wspaniałe, przeprasza za falę smutku i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że bardzo dużo jeżdżę na takie spotkania. Właśnie nie wiem, czy zdążę w ogóle te wiersze przeczytać, bo się rozgadałam na ten temat, ale chociaż parę. Dlaczego jest taka duża determinacja tych spotkań? Bo mam takie poczucie, bardzo dużo jeżdżę. Teraz właściwie prawie wszystkie dni mam zajęte, bo wyjeżdżam do różnych miejscowości, czasami małych. Bo mam poczucie, że ten kontakt, ta rozmowa, bo w gruncie rzeczy to jest rozmowa, ja mówię to do was, to jest moja rozmowa, moje mówienie do was, jest dla mnie ważniejsze niż jakbym zagrała jakąś panią w tej chwili, jeszcze jedną panią. Tak sobie pomyślałam, że muszę dograć życie, że jakoś w tej chwili poza tymi dwoma rolami, no może dziś miałam telefon właśnie, że ktoś mi jakąś sztukę zostawił, no może coś mnie tak zainteresuje, że, ale normalnie to cieszę się, że mogę jeździć i mogę czytać, mówić wiersze. Myślę, że to jest takie wspólne obdarowanie siebie, zanim się wejdzie w tą aleję. Dlaczego mówię wiersze na spotkaniach, czytam? Bo one w jakiś sposób chronią człowieka. Nie mówi się wyłącznie o sobie. Mówi się ponad sobą, słowami poety. I to pozwala uniknąć kreowania siebie. Poza tym w miarę upływu lat jest coraz większa odpowiedzialność, tak myślę, za słowo, za świadomość, że dzisiaj się widzimy, ale nie wiemy, co będzie dalej, czy się zobaczymy. To przemijanie tak bardzo się czuje, jak się jest w jakimś nowym miejscu. Tu opuszczam, jeszcze powiem wam, tak, sposobnością, bo myślę, że to jest w tym tytule się zmieszczam, sposobnością, takim sposobem na życie, podzielę się z wami, to opowiem, nie przeczytam, ale to jest w tej książce. Wymyśliłam sobie coś takiego, że ja mieszkam w blokowisku wielkim. Mieszkam na 8 piętrze, a wychowałam się, kiedy widziałam drzewa przez okno. Co ja chciałam powiedzieć, zapomniałam. Dlaczego ja powiedziałam o tym? Mogłabym wymyśleć coś, ale chcę znaleźć sposób na życie, już wiem. I jak jakieś były zmartwienia, zwłaszcza wtedy w czasie choroby mojego brata, to odkryłam, że jak człowiek wychodzi z domu, spotykam ciągle ludzi, no bo bloki, jednego bloku, drugiego bloku, to ja wtedy po prostu mówię dzień dobry. Ale mówię tak, dzień dobry. I jak ileś razy człowiek powie dzień dobry, no dzień dobry, to potem zauważyłam, że już ludzi, i to zostaje to. Znaczy ten uśmiech, który nawet jeżeli jest grymasem,
to on rozluźnia i coś takiego się dzieje, rozumiecie, prawda? Coś takiego się dzieje, że ja, jak opowiadam na spotkaniach i wyobrażam sobie, że rano ludzie właśnie mówią dzień dobry, bo to nie jest wszystko jedno. To znaczy już teraz ludzie się nie dziwią, przedtem to kiedyś ktoś powiedział, a skąd my się znamy? Ja mówię, no to poznaliśmy się właśnie teraz. Ale to dzień dobry naprawdę odkryło we mnie, że od samego rana zaczynam, że może być bardzo źle, może być smutno, może ktoś umiera, ale człowiek mówi dzień dobry, no dzień dobry, dzień dobry. I to są te mgnienia, to są te takie, i właśnie między innymi takie mgnienie, zapamiętywanie szczegółów. Takie mgnienie przeżyłam, wychodziłam z tego samego szewca i swoje buty zaniosłam. No i w torbie wsiadam do autobusu, wysiadam na przystanku i jakiś młody człowiek mówi, proszę pani, bo pani, czy to nie pani zostawiła buty? Bardzo się zmartwiłam, bo zreperowane buty. Mówiłam ja, no ale ja nie dobiegnę do następnego przystanku. On mówi, ale ja dobiegnę i biegł do przystanku na placu Piłsudskiego. I ja tak szłam szybko i widzę, jak on taki młody, piękny, tak biegnie z tą moją torbą i mówi, proszę pani, czy pani wie, to jest cud. Ja pisałem o pani torbie, o torbie Winnie w Szczęśliwych Dniach. Bo Winnie w Szczęśliwych Dniach ma torbę i trzeba cały czas tą torbę, tak jak w życiu, trzeba się rozpakować, no i potem spakować. To jest taki bardzo długi tekst, jak ja moją suflerkę, no która, no co tu można podpowiedzieć, jak się półtorej godziny mówi, ale zawsze jej pytam, jej Basiu, no co będzie teraz, bo zawsze to są taki niepokój wielki. Ona mówi, no to pani się pomodli, rozpakuje torbę i spakuje, już będzie koniec. No i właściwie tak jest, ona się, Winnie najpierw się pomadla, potem rozpakowuje torbę, a potem spakowuje już koniec. To zresztą jest taki zwyczaj, to wiemy w Czechowie, ale to w Rosji był, że jak przed wyjazdem się siadało, prawda? Trzeba było usiąść. U nas w Komorowie nie można było wyjechać, zanim człowiek nie usiadł. Tego ja nie znałam. Nie, myśmy siadali, nie wiem dlaczego na stołku w kuchni, stołek był okropny jakiś, ale zawsze szliśmy do kuchni na ten stołek drewniany. I teraz jak kiedyś właśnie jechałam na Becketa, żeby zagrać, normalnie jak mnie mąż żegnał, no to on mi zawsze stawiał krzyżyk i tak mnie w plecy uderzał, ja siadałam. No i ja wychodzę do tego Becketa, tak sobie zrobiłam. I sobie myślę, ale, no bo nie było komu, ale dlaczego ja to robię? Przecież ja nigdy nie wyjeżdżam. Wyjeżdżam. Z Becketem się wyjeżdża. Nigdy nie wiadomo, czy się wróci. Drodzy moi, będę zaraz zamknę tą teczkę. Jeszcze jest coś takiego, a to opowiem, dobrze. Opowiem jeszcze o Basi Sadowskiej i to, dobrze. Jeszcze to, co mówię, że spotykanie ludzi, myślę, że w temacie się jestem, to spotykanie ludzi jest takim cudownym świętem i to jest pożywką. Ja mam poczucie, że to jest taka pożywka na życie. Miałam szczęście, ale może też miałam pewną może umiejętność, nabyłam, nie wiem, zwracania uwagi na szczegóły właśnie, na szczegóły. I była taka Lucynka, w 31 dni maja jest Lucynki cały rozdział poświęcony. Wy nie znaliście, ale to nie szkodzi, bo to chodzi o fakt. I zresztą jak do Wilna mówiłam ci dzisiaj pojechałam, to książka przyszła przede mną. Ja wywalczyłam wtedy, dziś to tylko o 5 zł poprosiłam wydawnictwo, żeby mniej kosztowała książka. Ale wtedy dali mi za darmo, bo to było inne wydawnictwo, wydali mi tą książkę, 31 dni maja. I przyszłam, myślę sobie, no Wilno, no może Mickiewicza będę mówić, może, no nie wiem. I nagle i pytam się, widzę na sali pełno ludzi, i starsze panie, i w chustkach, i dzieci, w kokardach, I tak się pytam, ale co byście chcieli, żebym ja mówiła? A oni mówią o Lucynce. Ale w ogóle Lucynki nie znali. Przeczytali o Lucynce i od tej pory zawsze mówię o Lucynce. Muszę was zobaczyć teraz, o teraz lepiej. O Lucynce to króciutko powiem. Lucynka to była niewidoma. Będę skracać.
niewidoma, która straciła wzrok, odłamek w powstaniu szkodził oka. Sama o tym nie mówiła, ale dowiedziałam się. I mieszkała na Starym Mieście, malutki pokoik. No, długo by o niej opowiadać, ale skrócę, bo to by zajęło cały wieczór. Lucynka, to są dwie historie związane z Lucynką, których nie mogę zapomnieć. Kiedyś przyszłam do niej, malutka, drobniutka, ni to staruszka, ni dziewczynka, zapisałam. To kiedyś z księdzem Twardowskimśmy o tym rozmawiali, że czy to dziewczynka, czy staruszka. Zawsze miała malutką torebeczkę i różaniec. Ja kiedyś powiedziałam jej, że poskarżyłam na siebie, że z różańcem mam kłopot. Ona powiedziała, a to jest to proste, to zdrowaś Mario, tam zaczęła mi tłumaczyć. Ja mówię, ale pani Lucynko, ja wiem jak się mówi, ale ja się nie mogę skupić. A, no tak, no to aha, no to tu jakiś wierszyk zadeklamowała. To proste, to Matka Boska lubi, to pomoże. No, zadzwoniła do mnie, wtedy nie było łatwo takich telefonów, więc zadzwoniła. I zawsze o sobie mówiła Lucynka. Lucynka chce coś powiedzieć ważnego. No dobrze, przyszłam, takie wysokie łóżko, ona malutka, pamiętam, tak siedziała, ona nie sięgała nogami ziemi, kazała mi usiąść przy sobie, siadłyśmy, tak sobie siedzimy, ona ma ten różaniec w ręku, tu torebeczkę, takie siwe włosy upięte, tak gładko mniej więcej jak u mnie. No i mówi, Lucynka już wie, pani nie musi mówić różańca. Ja mówię, ale to jak to? Pani nie musi, pani jest artystką, pani nie ma czasu. Lucynka będzie mówić za panią. Ja mówię, pani Lucynka, ale czy to tak można? Można, można. Matka Boska też artystka zrozumie. I to było cudowne. A druga to było w stanie wojennym. Lucynka jeździła wtedy do więzień z tymi, nie było tak tyle czasu. No w każdym razie zadzwoniła do mnie i powiedziała, ona bardzo lubiła, żeby anioł pański mówić przez, jak się przyjdzie. Zawsze mówiła, że jak dwoje razem to jest co innego, to Pan Jezus jest w środku. No więc przychodziliśmy, czasami się zdarzało, godzina 12, ale nie, zadzwoniła, że będziemy mówili anioł pański przez telefon, anioł pański. No ja mówię, no spojrzałam na zegarek, 12 godzina, punktualna Lucynka, no dobrze. Anioł pański zwiastował Pannie Marii, rozmowa kontrolowana. Oto ja, służebnica pańska, rozmowa kontrolowana. No nie udało nam się skończyć tej modlitwy. Pomyśleli, że to jakiś szyfr, prawda? Ja mówiłam, no szyfr Lucynki, szyfr miłości. Zaraz już to kończę, przejdę. Tak, o tej powiedziałam i może ostatnie też opowiadałam dziś o tym, zdanie czy osoba, która tkwi we mnie już tyle lat, to jest Basia Sadowska, którą też jest w książce to opisane, którą ksiądz Jerzy przywiózł do Dębek. Skracam opowieść, tam byłam w takim domu, gdzie mieszkali między innymi księża przy kościele. W każdym razie nie wolno było mieć psa, a Basia przyjechała z największą pamiątką, bo z psem swojego syna zamordowanego. I ksiądz Jerzy spytał się, czy mogłaby ze mną być w pokoju. Bardzo skracam tę opowieść, więc troszeczkę ona jest, trochę kuleje. Więc pochowałam jakieś zdjęcia swojego syna, żeby nie było tego tematu. Zawsze jest inaczej, niż się nam wydaje, że może być. Ona co wieczór opowiadała, takie napisałam stacje Golgoty, jak go przynieśli, jak zmasakrowany. No, w każdym razie co wieczór opowiadała. Ja w końcu spytałam Basiu, ale powiedz, co cię wiedzie? Jak ci się udaje żyć po tym, co twoje oczy zobaczyły? A ona mi powiedziała zdanie, które zresztą jest zacytowane, ta historia, ja się zgodziłam na to, jest taka książka o procesie syna, pamiętacie? On dostał nagrodę Nike w zeszłym roku chyba, prawda? On to opisał, bo ja tam trochę sprostowałam, bo tam troszeczkę było niedokładnie i tą historieśmy umieścili. I Basia powiedziała zdanie, tak powiedziała, są dwie wersje, ja nie jestem pewna, która jest
Ale to jest mała różnica. Ona powiedziała, ja muszę tak żyć, albo tak długo żyć, to sam sens, tak żyć, tak długo żyć, żeby zdążyć się poprawić, żeby spotkać się z synem. Dla mnie to było coś niezwykłego, zwłaszcza, że ciągle spotykamy w swoim życiu, ja też mam taką bliską mi osobę, która straciła jedyno dziecko w wieku 20 paru lat i właściwie nic nie można, prawda? Brak słów. Nawet słów braknie czasami, jak Winnie mówi w Beckecie. A to jest takie zdanie, które rzeczywiście jakby pomaga żyć nie tylko tym, którzy stracili swoje dzieci jedyne, ale mam takie poczucie, że również nam, również mnie, jakby zdążyć się poprawić, bo człowiek może nie być najlepszy, może robić różne złe rzeczy, ale jest szansa. Zawsze myślę, że my mamy szansę każdego dnia. To, co Osiatyński tak mnie zachwyciło, że on zapisywał, za co może być wdzięczny, no bo każdego dnia, no gdybym dziś zapisała, to bym zapisała bycie u was. To wielka radość. I zresztą wstępem do tej historii było spotkanie z Ojcem Świętym, kiedy też to jest opisane w takiej książce, spotkanie z Ojcem Świętym, kiedy udało się Basię jakby włożyć w ramiona Ojca Świętego. Wtedy przeszkadzali trochę ta ochrona, ale zdołałam powiedzieć, że to jest Basia, której zamordowali syna, Basia nie chce żyć. I jest takie zdjęcie, że Ojciec Święty trzyma Basię, tak, ona taka drobniutka, malutka i tak. I Basia mówiła, że wtedy się zaczęła, jakby coś stało się z nią, że ona poczuła, że może będzie mogła żyć. No a potem właśnie to zdanie, że musi tak żyć, tak długo. Umarła 3 lata po śmierci syna. I na końcu, nie, teraz muszę was gorzej widzieć. Tak to jest z okularami. I kochani moi, no i tutaj jest, opisuję o moim synie, mam 4 wnuków, moje dzieci, mój syn poprawił, co mnie się nie udało, bo ja mam jednego syna wspaniałego, ale jednego ma Katarzyna, Zofia, Jerzy, Jan. Katarzyna urodziła Ludwikę 7 miesięcy temu, zostałam prababcią. No i tak, 4 wnuków. I też o tym tu piszę. O powiedzeniach dzieci, wnukach, no to byśmy, obiecałam, że kiedyś przyjadę, żeby opowiadać, bo to nie da się połączyć, o pracy nad Rachelą, o pracy w filmach, jakby o sztuce, bo dziś bardziej mówię o życiu. I na końcu tego rozdziału jest, co bym jeszcze powiedziała, czy słychać cały czas? Co bym jeszcze powiedziała, żeby nie tracić nigdy nadziei, rozmawiać, bo dopóki rozmawiamy, to można porozumieć się, no coraz trudniej i coś zmienić, doceniać, że każdy dzień jest niepowtarzalny. Chciałabym, żeby się udało tak żyć, żeby lubić swoje wspomnienia. Myślę, że bardzo ważna jest też umiejętność pielęgnowania przyjaźni, bo niepielęgnowane obumierają. I czułość dla czynności nawet tych zwykłych, drobnych, które są wyrazem miłości i przywiązania. Chciałabym, żeby umieć się pogodzić z tym, czego nie można zmienić. I chciałabym, żeby umieć się cieszyć. Nie utracić radości, bo to bardzo ważne. Słowa papieża Franciszka wydają mi się bliskie. Powiedział, że trzeba odprowadzać i grzebać swoich zmarłych. Ważne dla mnie, że nie tylko najbliższych, ale tych, którzy w naszym pejzażu trwają i których obecności i myślom wiele zawdzięczamy. I co jeszcze? Nade wszystko wdzięczność. Także dla pamięci, kończy fragment Miłosza, ale u wejścia, które zamknięte głazem lawiny, będzie zapomniane w jodłowym lesie, nad spadającym z lodowca potokiem łania urodzi centkowanego jelonka. I powietrze rozwinie swoje piękne, liściaste spirale innym oczom, jak mnie kiedyś, i odkryta będzie na nowo każda radość poranka, każdy smaku jabłka zerwanego w wysokim sadzie, więc mogę być spokojny o to, co kochałem.
No, żeby tak można było pomyśleć, że będzie się spokojnym o to, co się kochało. Powiedzcie mi, kochani, teraz tak. Ja mam drugą teczkę. Powiedzcie, ile czasu ja mogę dla was mieć? Znaczy, ja to mogę mieć całą noc. To chodzi tylko, ile dla przyzwoitości się spytam, czy jeszcze parę wierszy mogę przeczytać? Ile ja, o którejśmy zaczęli? W pół do szóstej? Nie, nie, w pół do szóstej zaczęliśmy? To jest godzina, nie cała godzina. To nie jest tak źle. Jeszcze jakieś pół godziny. Dobrze, dobrze. Nie, moja mama mi mówiła, że największym grzechem jest znudzić człowieka. Że nie ma nic gorszego. Gdzie się prawda zaczyna, a gdzie rozum kończy, ksiądz Twardowski. Gdzie miłość między nami, a gdzie już cierpienie. Czy łza, czy na nosie ciepło zimnej wody? Dokąd razem idziemy, by umrzeć osobno? Czy słowo jeszcze słowem, czy nagle milczeniem? Czy ciało wciąż oddala, czy tylko zasłania? W którym miejscu odchodzi Pan Bóg oficjalny i nie patrzy w przepisy, bo już jest prawdziwy? O święty krzyżu pytań, jak niewiele ważysz, gdy małe, głupie szczęście liże cię po twarzy. Normalnie rzadko to mówię, ale dziś powiem. Bo przypomniało mi się, co Norwid powiedział. Pamiętasz, mówiłam, Norwid zapytany, jakie słowo dla niego niesie największy dramatyzm, powiedział, że słowo za późno. Norwid, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie. Ukaż swą twarz uśmiechniętą, Hiobie. Kamińska, wyjdź do przyjaciół. Nie chowaj radości przed światem. Śmiej się wszystkimi swoimi bólami, każdą przebytą stratą. Śmiej się kłamstwem nieprzyjaciół, zdradą najbliższych, bólem swego ciała, a nawet gniewem Boga. Niech radość Twoja będzie naszą wiarą. Hiob uśmiechnął się i szeptał: Panie, Panie, nie możesz dać, ksiądz Pasierb, cztery linijki, można sobie nad łóżkiem powiesić. Nie możesz dać, czego nie masz. Czego nie możesz dać, to posiada ciebie. Próbowałam sobie kiedyś odpowiedzieć, co mnie posiada. Nigdy się do końca tego chyba człowiek nie dowie. Szymborska, największe, najpiękniejsze, krótkie ogłoszenie. Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie. Współczucie, wyobraźnia serca. Współczucie, wyobraźnia serca. Niech daje znać na cały głos, niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum, weseląc się pod wątłą brzozą, której wciąż zbiera się na płacz.
opuszczam niektóre. Ulubiony mój Herbert, jak przyjadę kiedyś, to co opuszcza, to przeczytam. Herbert, ptaki zostawiają w gnieździe swoje cienie. Zostaw wtedy lampę, instrument i książki. Ja pokazuję, tak jak Sobolewski opisał, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, że ja tak palcem, on mówi, zupełnie jak niewidomi, po linijkach jeżdżę. Ja tłumaczyłam, że linijki są strasznie ważne, że dzisiaj często nie uczą, tak się mówi naokoło wiersz, a linijki są... I właśnie, ptaki zostawiają w gnieździe swoje cienie, a nie ptaki zostawiają w gnieździe swoje cienie. Prawda? Ptaki zostawiają... Spada się oddechem w gnieździe swoje cienie. Zostaw wtedy lampę, instrument i książkę. Chodźmy do pagórka, gdzie rośnie powietrze. To wielkie. Gwiazdę nieobecną pokażę ci palcem. Głęboko pod darnią są tkliwe korzonki. Źródełka obłoków, które biją czysto, wiatr przyłoży usta, abyśmy śpiewali. My mamy, abyśmy śpiewali, wiatr przyłoży usta. Mam to dziwne, słuchajcie. Nie, dobrze. Dobrze, dobrze. Przyłoży usta, nie mam całego wiersza. To abyśmy śpiewali, my zmarszczymy czoła, nie powiemy słowa. Chmury aureole mają, tak jak święci. My mamy kamyczki czarne zamiast oczu. Dobra pamięć, zaraz, jak to jest, dobra pamięć, bliznę. Niestety wzięłam tylko jedną kartkę z tego. Dobra, to tak jak przypominaliśmy sobie tego wiersza, nie mogliśmy sobie, zaraz przeczytam go. W każdym razie ważne, że bliznę po pamięci. Że istnieje coś takiego, że jest blizna po pamięci. To w tym wierszu było najważniejsze, ale nie wiem dlaczego, może jeszcze znajdę tą stronę. To tak jak się zaczyna opuszczać. Dobrze, nie szkodzi. Nie mijaj ranku, zatrzymaj swe ptaki. Najważniejsze w tym tekście jest to, że blizna po odejściu, już wiem, bliznę po odejściu dobra pamięć leczy. Może zejdą blaski po schylonych plecach. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, wielka jest przepaść pomiędzy nami a światłem. I to opowiadałam, jak Sobolewski opisał to spotkanie w tej książce Pytania, które się nie kończą, że opowiadałam, że tak żałuję, że nie mogę namalować tego, bo dla mnie te błyski po tych zgarbionych plecach to jest po prostu pomysł, prawda, może zejdą blaski po schylonych plecach. Czyli sprzeczność, prawda? Schylone plecy i te blaski, które się tak ślizgają po tych plecach. A Urszula Kozioł napisała taki cudowny tekst. Nie mijaj ranku, zatrzymaj swe ptaki. Jeszcze się zdążysz naobracać w czasie. Przystań mi wiosną w pół obrocie światła. Wahaj się chwilę w odcieniach zieleni. No słuchajcie, drodzy moi, prawda? To ja nie wiem, dla mnie tu każde zdanie wymyślić, żeby naobracać się w czasie. Wahaj się chwilę w odcieniach zieleni. Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność dosyta. Nie spiesz się, maju. Trwaj, moja miłości. O lata, kiedy się wami nacieszę. Przemija życie jak noc w okamgnieniu. Przemija ziemia w ułamku promieni. Jakie to cudowne, że ludzie mają ciągle odwagę żyć. Tylko jedno słowo w trzeciej linijce. Pasierb, jakie to cudowne, że ludzie ciągle mają odwagę żyć. Wstają rano, kupują mleko i chleb, odprowadzają dzieci do przedszkola, obracają skrzypiący kierat, widzą sens w prostych działaniach, kupują makatki i lampy, powtarzają syzyfowe prace, mycie, pranie, sprzątanie, gdy rozwijają się w nich choroby i starość. Skąd się bierze to męstwo, ta wiara, że trzeba? Odwiedzaj swoje wspomnienia.
Zagajewski, mały fragment, uszyj dla nich płócienne pokrowce. Odsłoń okna i otwórz powietrze. Bądź dla nich serdeczny i nigdy nie daj im poznać po sobie. To są twoje wspomnienia. To są twoje wspomnienia, których nie zapomnisz aż do końca życia. To jest mały fragment. I teraz są jeszcze tylko, już niedługo, wytrzymujecie? Dobrze, już niedługo. Do matki. Zobaczcie, Słowacki napisał 4 linijki. I wszystko wiadomo. W ciemności postać mi stoi matczyna, niby idąca ku tęczowej bramie. Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię i w oczach widać, że patrzy na syna. Słuchajcie, no też zawsze opowiadam, że gdyby człowiek miał kamerę, prawda, o jak dobrze, że pani przyszła do nas, że pani wróciła. Już się martwiłam, że pani nie wróci. Jest pani, dobrze. To jest niesamowite, że ja tu jestem skupiona, a was widzę, wszystkich was widzę. To jest taki cudowny tekst, prawda, że to jakby z dwóch stron kamera, prawda, tu stoi matka w tęczowej bramie, odwrócona twarzy przez ramię, a ta kamera musi złapać tą twarz, która patrzy na syna, prawda, czyli najpierw tu, a potem tu, prawda. 4 linijki, wszystko jest. Myślałem, nigdy się nie zmieni. Poświęcam to waszym matkom, które żyją i tym, które nie żyją i mojej mamie Herbet i się zbliżamy do końca. Myślałem, nigdy się nie zmieni. Zawsze będzie czekała, ubrana w białą suknię i niebieskie oczy na progu wszystkich drzwi. Zawsze będzie uśmiechała się, wkładając ten naszyjnik, aż nagle urwała się nitka. Teraz perły zimują w szparach podłogi. Mama lubi kawę, ciepły kafel, spokój, siedzi, poprawia okulary na spiczastym nosie, czyta mój wiersz i siwą głową mu zaprzecza. Ten, który upadł z jej kolan, zaciska usta, milczy. Więc niewesoła rozmowa pod lampą, źródłem słodyczy. Nieunoszony żalu, z jakich pije on studni, po jakich drogach chodzi syn, niepodobny do marzeń. Karmiła mlekiem łagodnym, jego spala niepokój. Krwią go obmyłam ciepłą, ręce ma zimne i szorstkie. Z daleka od twoich oczu, przebitych ślepą miłością, łatwiej unieść samotność. Za tydzień w zimnym pokoju ze ściśniętym gardłem czytam jej list. W tym liście litery stoją osobno jak kochające serca. Tu też jak we wszystkich opuszczam teraz, to kiedyś wam powiem, to jest teraz o rodzicach. Rodzicach jest Anna Kamieńska, która mówi, że od dzieciństwa cały bagaż nosi i skrzypce i wszystko i ciągle mamy tych przedmiotów tyle. Noszę od dzieciństwa cały ten bagaż, skrzypce ojca w czarnym futerale, drewniany talerz z napisem do soli i chleba gości nam potrzeba. Jedną dróżkę głęboką, po której przesuwa się cień konia i wozu, rozkładane łóżeczko, wazon z gołąbkami, przedmioty trwalsze nad życiem. I tak dalej. I teraz mój też bardzo ulubiony tekst Miłosza po wygnaniu, już się zbliżamy do końca, już nie goni, cicho, jak miękko deszcz pada na dachy tego miasta, jak wszystko jest doskonałe. Teraz dla was dwojga budzących się w królewskim łożu pod oknem mansardy. Dla mężczyzny i kobiety, albo dla jednej rośliny podzielonej na męskość i żeńskość, które tęskniły do siebie. Tak, to mój podarunek
nad popiołami, na gorzkiej, gorzkiej ziemi, nad podziemnym echem wezwań i przysiąg. I teraz ważne, abyście o poranku byli uważni. Pochylenie głowy, ręka z grzebieniem, dwie twarze w lustrze są tylko raz na zawsze i niekoniecznie w pamięci. Abyście byli uważni na to, co jest, chociaż mija. I w każdej chwili wdzięczni, świętujący wszelkie istnienie. To był 1988 rok, też jest tylko fragment. I teraz tu mam dużo księdza Twardowskiego, Pasierba, Miłosza. O, jeszcze Miłosz, bo takie miejsce to trzeba Miłosza. Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste. Pomagajcie każdemu ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy, dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy. W jedno, tak jak być miało, dusza i biedne ciało. Zapomnij o cierpieniach, Miłosz, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy? Pytasz, kto tam śpiewa? Dziecinne słońce wschodzi, wnuki prawnuk się rodzi, teraz ciebie prowadzą za rękę. Nazwy rzek tobie jeszcze zostały, jakże długo umieją trwać rzeki. To zdanie mnie zachwyca, jakże długo umieją trwać rzeki. Pola twoje ugorne, wieże miast niepodobne, ty na progu stoisz zaniemiały. I jeszcze, zobaczę. Nie, szczęśliwi godzin nie liczą. Kończymy. Mam jednego Tuwima, ale od pewnego czasu go mówię, pamiętam. Jeszcze się kiedyś rozsmucę. Jeszcze do ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy ciebie zobaczę, Chrystusie. I taką wielką żałobą będę się żalił przed tobą, Chrystusie, że duch mój przed tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. Boże, Boże, przywróć rzeczom blask utracony. Kamieńska, oblecz morze w jego zwykłą wspaniałość, a lasy ubierz znowu w barwy rozmaite. Zdejm z oczu popiół, oczyść język z piołunu. Spuść czysty deszcz, by zmieszał się ze łzami. Nasi umarli niechaj śpią w zieleni. Niech żal uparty nie wstrzymuje czasu, a żywym niechaj rosną serca od miłości. Tak mało powiedziałem, Miłosz, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Tak. I Przemyk może byłby kiedyś Baczyńskim, napisał cztery linijki. Czym jest ten śmiech przechodzący w krzyk? Czym są kroki, na które czekam, których tak się boję?
Następny. I czy wędrowiec strudzony potrafi wyczytać swój czas z jutrzenką blednących porannych gwiazd? Oczy dajcie ustom wyśpiewać obraz niewypowiedziany. Usta za to pozwolą wam się uśmiechnąć. Więc wejdź w tę muzykę, synu, tylko tak w stopy zimno. I ostatni jego tekst. Roztańczyły się drzewa na czarnej polanie, korzenie unosząc nad nami, dyszały tym tańcem rozkochane, aż je burza dosięgła piorunami. I Basia odpisała. To było już tak, 3 lata po śmierci syna. Zmarła w 1986 roku. Dziurawe mam ręce. Wypadają mi z nich pierwsze drobne czereśnie tego roku. Nie doniosę ich chyba do ciebie, syneczku. Dasz mi ten wiersz? Teraz chciałabym powiedzieć, że jak jechałam tutaj, to nie mogłyśmy sobie z Małgosią przypomnieć to na zakończenie i na wasze ręce, dla wszystkich. To jest wiersz Icyk, tylko się nie wiem, czy się czyta Manger, czy Manżer? Manger, prawda? Z tym, że to tłumaczył Słonimski. I bardzo często jest pisane, że Słonimski. Na drodze stało drzewo, pochyłe drzewo nad rzeką, a wszystkie ptaki z tego drzewa odleciały gdzieś bardzo daleko. 3 na wschód, 3 na zachód, a reszta w południową stronę. I zostawiły na pastwę burzy drzewo osamotnione. Rzekłem matce, słuchaj mamo, starczy jedno oka mgnienie, jeśli tylko nie przeszkodzisz, małego ptaka się zamienię. I usiądę na tym drzewie i kołysząc się łagodnie, będę w mroźnym drzewa śpiewie śnieżną śnił melodię. Rzekła matka, o mój Boże, i zapłakała rzewnie, uważaj mój synku, ty możesz zamarznąć na tym drzewie. Szkoda twoich oczu, mamo. Jednym błyskiem, jednym znakiem starczy jedno mgnienie oka, a stanę się małym ptakiem. Płacze matka, Icyk drogi, ja tego chyba nie przeżyję, przecież ty się zaziębisz, weź ciepły szalik na szyję. No już trudno, jak musisz być ptakiem, to bądź, ale o jedno cię proszę, żebyś wziął baszłyk na głowę i na nogi włożył kalosze. I ciepły sweter zimowy, weź, synku mój, synku szalony, jeśli nie chcesz zejść w gościnę do zmarłych i pogrzebionych. Podniosłem skrzydła, były ciężkie i natężyłem siły do ostatka, ale zbyt wiele rzeczy na me skrzydła, zbyt wiele włożyła matka. I patrzyłem smutnie w jej oczy, w oczy matki, której miłość była taka, że nie dała mi, nie pozwoliła zamienić się w ptaka. Kochani moi, takie mam poczucie, że tyle bym chciała wam jeszcze opowiedzieć, to się jeszcze kiedyś zobaczymy, ale po tym wierszu to też to jest w książce, tylko nie jestem, tak, jest. Chciałabym powiedzieć na pożegnanie jeszcze a propos syna. Wszystko się powtarza. Jest takie zdanie syna, który też mnie strasznie dużo dało w życiu. Miał 5 lat. Jechałam, to ważne, byłam u Grotowskiego, jechałam pół godziny na Książę Małe, Wrocław. Skracam, jedziemy w tramwaju
I Paweł przez szybę, mój syn Paweł, widzi dzieci, które prowadzą zakonnice. Spytał mi się, mama, co to są za dzieci? Ja powiedziałam, dzieci to nie mają mamy i taty to jest sierociniec, ale szybko dodałam, siostry się nimi opiekują. Ta Głowina jego długo myślała, pół godziny jechał, wychodzimy z tramwaju i mi mówi, mama, jakie te dzieci są szczęśliwe. Ja się tak przestraszyłam, myślę sobie, co ja mu zrobiłam, że dzieci, które nie mają matki, są szczęśliwe. I znowu ta pamięć szczegółu, jest rynek, znaczy ten plac, tramwaj dojeżdża, pętla, takie słońce, mój syn taką jasną, miał czuprynę, niebieskie oczy. I ja na wszelki wypadek zapytałam całe zdanie, zapytałam synku, a dlaczego dzieci, które nie mają matki i ojca są szczęśliwe? A Paweł powiedział, mama, tak wsadził mi rączkę w moją rękę i powiedział, mama, bo im już nikt nie umrze. I to jest to, co mi się też skojarzyło, że ta matka to już, no, już jak chce być ptakiem, to niech będzie, no ale niech włoży ten szalik i niech włoży kalosze i niech włoży, prawda? I teraz to dziecko, to się ciągle powtarza. Mój wnuk teraz powiedział, że nigdy nie będzie chciał być dziadkiem. Też miał jakieś pieniądze. Mówi, ale dlaczego? No babi, no wiesz, mówił tak. Ja mówię, no nie, no wiesz, też miał więcej pieniędzy. No bo już wtedy nie będziesz żyła. To się wszystko powtarza, słuchajcie, jak z lotu ptaka. Kochani moi, i myślę, że musimy się pożegnać. To dziwnie, o, trzeba nadepnąć trzeba. Ja niby nie jestem przesądna, ale na wszelki wypadek. Tak. To jest, naprawdę nie jestem przesądna, ale zawsze uważam, że aktor, taki mam zawód, to zawsze jak spadnie, to rola upadnie i trzeba, to nas znaczy, no trzeba nadepnąć. No to ja teraz gdziekolwiek coś upada, to nadepczę, na wszelki wypadek. Kochani moi, zamykam tą teczkę, zamykam, a propos linijek, no linijki są ważne, że chociaż to trzeba uporządkować, te linijki. I takie są jeszcze, chcę wam powiedzieć na zakończenie dwa zdania, które uważam za najważniejsze. To o tym będę mówiła, jak się kiedyś spotkamy. Obrazy, pejzaże, które w nas są, żyją, te szczegóły, które w danym momencie nie wydawały się takie ważne, teraz stoją na straży wyobraźni i są dla niej błogosławieństwem. Tak myślę. I Basia Osterloh w tej książce spytała mnie, że często powiedziała, że często pojawia się słowo tęsknota. Ja mówię tak, ostatnie zdanie, to uczucie towarzyszy nam przez całe życie, i siłą rzeczy ma wpływ na to, co robimy, na nasze poszukiwania. Im bardziej się posuwamy w czasie, im ta droga jest dłuższa, tym częściej wracamy do lat, w których wszystko było jeszcze możliwe. Te powroty w nas do wspomnień, do ludzi, których już z nami nie ma, to poczucie, że coś przeminęło, ten brak, wytłuściłam, brak jest ważny. Nie można się go pozbawiać. Ale można starać się go dopełniać. Dopełniać ten brak. Czy nie dlatego tworzymy? No i chyba do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani moi. Maja Komorowska. Dziękujemy pięknie. Była z nami. Potrafiła wznieść się ponad siebie poezją piękną i naprawdę głęboko porozmawiać. Ja wam tak bardzo dziękuję, że przyszliście i odpocznijcie. Kochani moi, czy myślicie, że jak się spotkamy drugi raz, to coś będzie przed nami, prawda? No nie wszystko wyczerpaliśmy, na pewno. Nie, bardzo dużo. Dopiero zaczęłaś, Maju. Właśnie powiedzieć o Rachelio, jak pracowałam, jak to powstawało, myślę. I jeszcze chciałabym, no tak, parę rzeczy chciałabym wam powiedzieć.
ale to będzie po prostu przed nami, bo chciałabym z wami też, że może wy byście chcieli coś wiedzieć ode mnie, tylko że nie wiem, jak to się robi właściwie, bo zawsze się... Nie, dlaczego to mówię? Bo oczywiście, jeżeli ktoś chce o coś spytać, to ja odpowiem, tylko ja mam takie poczucie, że jak usiądźcie, że jak... Coś jest takiego, że jak się te wiersze, te historie opowie, to tak jakby mam poczucie, że właściwie trochę nie ma pytań, bo trochę o co pytać? Znaczy o życie, o śmierć, znaczy o co? Prawda? Rodzą się, prawda? I że jest coś takiego, znaczy ja sama mam czasami dużo pytań i jak staję przed wami i zaczynam przechodzić to wszystko, to mam poczucie, że... Pamiętam, jak to było, ksiądz Twardowski, to był akurat jak rotunda wyleciała w powietrze, to ja byłam wtedy w Ameryce, już nie pamiętam gdzie, czy w San Francisco. W każdym razie na lotnisko przywieźli mi listę ludzi, którzy już byli, wiadomo było, że zginęli. I pamiętam, że przyszłam do Twardowskiego po powrocie i tak naskarżyłam na Pana Boga i mówię, że... I ten Twardowski tak przyszedł. Ja mówię, no jak to jest możliwe w tym samym momencie? Tyle, no, te historie, przecież wiecie, no, jak to jest możliwe? No i on powiedział, żebym poczekała. I wyszedł i za chwilę przyszedł i miał taki prezent zapakowany. Ja nie pamiętam, czy to było jajko wielkanocne, coś było zapakowane, w każdym razie to było tak zapakowane, ten sznurek, to papierek. Jak ja to wszystko wzięłam, ja nie miałam pytań. Było tyle miłości w tym przekazaniu. Znaczy, że prawda? To tak jak, to nie wiem, czy myśmy dzisiaj, nie, to chyba wczoraj było, to tak jak mnie pytali o scenę w Katyniu, to jak się zobaczymy, to opowiem, jak powstało. No to ja się skupiłam, żeby sznurek odwiął. No bo co można zrobić, jak się dostaje prochy, prawda? I o tym wam będę opowiadała, jak to powstaje. Postanowiłam nie wiedzieć do końca. Znaczy postanowiłam w trakcie tej sceny, wiedziałam, że ją będę grać, ale absolutnie sobie tego nie wymyślałam, bo uważałam, że co zrobię, to, no to zobaczę, co zrobię. I wiem, że jak to wtedy po prostu wszystko było ważne, no bo może być nie wiem jaka tragedia, a sznurek trzeba odwiązać, prawda? To samo jest z ziewaniem. Zawsze tak sobie myślę, ktoś jakąś tragedię przeżywa, a tu nagle jest ziewanie. To się nie ma w ogóle do tej tragedii. Te sprzeczności, prawda, są niesamowite. I o tym będziemy kiedyś rozmawiać. Bardzo, bardzo. Ale jeżeli ktoś coś bardzo ważnego ma, to ja jestem absolutnie dla was. Tylko, że chcę was asekurować po prostu, żebyście nie myśleli, że musicie, że teraz, o Jezu. Ja wiem, jak ktoś mówi pytania, to ja mówię, o Boże, niech ktoś spyta. A potem coś tam mówi, że a co pan myślał, żeby tam... To tak, także jak myślicie? To może następnym razem, co? To może zrobimy tak, że to spotkanie zaczniemy od tego, że wy będziecie, że wy dziś wszystkoście posłuchali, że odwrócimy kolejność. Wy będziecie pytać, dobrze? A ja będę potem odpowiadać, dobrze? Świetnie. Zgadzacie świetnie. Się? I to super. Będzie przed nami. Ja myślę, że to chyba w maju musi być. Tak, w maju. Maj jest dobrym miesiącem. Maju, dobrze. A zgodziłabyś się teraz, bo są książki. No tak, ja oczywiście. I wiele osób by chciało do ciebie podejść. Ja będę podpisywała, oczywiście. I wtedy też na jakieś pytanie. Tak, ja usiądę i będę podpisywać i chciałabym wam powiedzieć, że ja bym chciała wam za darmo dać tę książkę, ale to jest, nie mam tej książki. No ale 5 złotych wywalczyłaś. 5 złotych, dziś zadzwoniłam. No wiesz, dla nich to zadzwoniłam i powiedziałam do Instytutu Teatralnego, że tutaj nie, chociaż 5 złotych. Ale gdzie? To, ja mówię, nie, to tylko tu. Bo a gdzie jeszcze? A mi nie, już nigdzie, tylko tu. Że wychodzisz, no bo jak dać 35, no to bez tak. sensu po prostu. Więc przepraszam, nie tylko będziemy mieli dedykację, ale jeszcze 5 złotych minus. Ja siadam oczywiście i już, jak długo stałam. Dziękujemy pięknie. Maja Komorowska z Sejnami. Ja siadam. Siadaj tutaj. Aha. Zrobię miejsce. Dobrze, tak? Ale jedna książka, gdzie jest... Tomek, Tomek jest? Gdzieś Tomek jest, mój student były, jest? Jest Tomek. Tomku, to musisz wziąć tam, bo ja ci funduję tą książkę, muszę... Tak, absolutnie, tak. Nie ma tak.
Także jedna książkę przynieś, a ja pójdę się z Państwem rozliczę. Aha, ten długopis. Tylko nie mamy. Kto ma długopis? Ja mam, ale w kolekcji. O, dobrze.